Panie ministrze, jesteśmy na 9. konferencji Bezpieczeństwa Narodowego, a pan jest jednym z prelegentów. Proszę naszym widzom przybliżyć tematykę i zagadnienie, które pan poruszył podczas dzisiejszego wykładu. Ja byłem poproszony o taki wykład, refleksję na temat naszego członkostwa w NATO, bo od tego roku mija rocznica okrągła naszego wejścia do tego sojuszu i przypomniałem po prostu, jakie były dylematy przed Polską po 1989 roku, jak zorganizować swoje bezpieczeństwo, dylematy, które się dosyć prędko skończyły konstatacją, że jedynym sposobem, żeby to bezpieczeństwo zapewnić, to wejście do najsilniejszego w historii sojuszu wojskowego, jakim był Sojusz Północnoatlantycki. Chociaż trzeba powiedzieć, że tego rodzaju decyzja nie była decyzją powszechnie przyjętą, bo były środowiska, które się temu przeciwstawiały. Na szczęście wkrótce zmieniły zdanie i były także opory ze strony naszych partnerów zachodnich przed rozszerzaniem NATO, które te opory też się udało przezwyciężyć. No a po wejściu budowaliśmy swoją pozycję w sojuszu. Budowaliśmy dosyć skutecznie, czego wyrazem było chociażby zajmowanie przez Polaków bardzo wysoko usytuowanych funkcji w Sojuszu Północnoatlantyckim. Dzisiaj niestety jest tym nieco gorzej, a także przez nasze zaangażowanie w reformę sił zbrojnych i w ich modernizację, czego wyrazem jest chociażby dosyć wyjątkowa w NATO sytuacja, kiedy mamy ustawowo zagwarantowany procent PKB przeznaczony na obronność. Jak pana zdaniem, jakby pan miał oceniać, czy 20 lat przynależności do NATO Polski, czy coś się zmieniło się przez ten czas? Czy opłaciło się Polsce wstąpić do danej organizacji? Ja myślę, że gdybyśmy dopiero dzisiaj zaczynali się ubiegać o członkostwo w NATO, to nie wiem, czy byśmy to członkostwo uzyskali, bo się całkowicie zmieniła sytuacja międzynarodowa, a także niestety postrzeganie Polski. Myślę, że jednak tych 20 lat to było niesłychanie ważne, dlatego że szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy w sposób wyraźny umacnia się taka neoimperialna i agresywna polityka Rosji. Fakt, że jesteśmy w sojuszu, daje nam jednak gwarancję, że wiarygodność tego sojuszu nie zostanie przez Rosję zakwestionowana i że będzie tam to przekonanie, że nie warto z krajem natowskim w ogóle zaczynać jakiejkolwiek awantury.